witam was serdecznie, moi widzowie na moim kanale. Jadę, jak widzicie, pogoda, deszcz, wiatr, wszystko razem. Koniec świata chyba będzie. Nie, no żartuję oczywiście. A chciałem wam dzisiaj taki fajny temat opowiedzieć, który może was zainteresuje. Mianowicie chciałem porównać zarejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w Polsce i zarejestrowanie takiego samochodu w Niemczech. Czyli na przykład sprowadzamy samochód z Niemiec, rejestrujemy go w Polsce, jak to wygląda, i sprowadzamy samochód, no, w moim przypadku z Polski, rejestrujemy go w Niemczech, jak to wygląda. Obydwa te przypadki przerabiałem, więc mogę wam to dokładnie opowiedzieć i zrobić takie malutkie porównanie. Na pewno odnośnie rejestracji w Polsce, no to większość z was wie, na czym to polega. Natomiast w Niemczech być może niewielu z was auta rejestrowało, jako że chyba większość moich widzów mieszka w Polsce. Dlatego chciałem wam te dwie rzeczy porównać i zobaczycie sobie, gdzie jest łatwiej to auto zarejestrować, a gdzie trudniej. Zapraszam was do oglądania. I teraz tak, sprawa dotyczy najzwyklejszego w świecie samochodu osobowego. Samochód był zarejestrowany tutaj, najpierw miałem go zarejestrowanego w Niemczech, potem tam z pewnych względów stwierdziłem, że lepiej będzie, jak go przerejestruję do Polski, no bo tam myślałem, że będę wracał i tak dalej, że go zarejestruję w Polsce. On nawet był tam jakiś czas w Polsce, ale potem jednak stwierdziłem po roku, że nie, no ja jednak będę go używał tutaj, no i chcemy go z powrotem przerejestrować na niemieckie tablice. No i słuchajcie, pierwsza sprawa, przyprowadzenie takiego samochodu do Polski. No akurat nie musiałem się bawić w żadne tablice, bo ja mam też swoją przyczepę, no więc bez żadnego tam problemu, czy piątek, czy sobota, mogę ten samochód do Polski zawieźć. No ale wyobraźcie sobie kogoś, kto takiej przyczepy czy tam lawety nie ma, no musi czekać na przykład do poniedziałku, żeby kupić tablicę. Tam jeszcze trzeba spełnić te wymogi, że samochód musi mieć TIF i tak dalej. No więc jakieś tam utrudnienie, mniejsza o to, ja zrobiłem to lawetą, mam już samochód w Polsce. No i chcę ten samochód w Polsce zarejestrować. Pierwsza rzecz, muszę zrobić przegląd techniczny. Przegląd techniczny, no nie mając, nie chciało mi się tego samochodu wozić na tej przyczepie cały czas, chciałem sobie podjechać na ten przegląd techniczny. Co się okazuje? W Polsce nie ma możliwości, nie ma takiego odpowiednika jak tutaj, tablic pięciodniowych, czyli Kurzzeitkennzeichen. Nie ma czegoś takiego, bo te próbne numery w Polsce można dostać tylko z ważnym przeglądem technicznym. No ale się pytam, no to jak ja chcę na ten przegląd techniczny legalnie podjechać? No nie ma takiej możliwości, bo one są wydawane tylko jeżeli przegląd techniczny jest ważny. No to pytam się tam pani w tej rejestracji u nas, jak mam podjechać na ten przegląd? No jedyna możliwość to jest zawiezienie samochodu na lawecie. No lub ktoś, jak ktoś jest odważny, no to wiadomo, pojedzie tam bez tablic. No dobra, zawiozłem ten samochód na ten przegląd. Przegląd jak przegląd, no taki podobny jak w Niemczech, wiadomo, trochę tam mniej rygorystyczny. Samochód przeszedł przegląd, no to mówię, dobra, teraz idę to auto zarejestrować. No mam już przegląd, mam te niemieckie dokumenty, idę samochód zarejestrować. Nie, nie, nie. Co się okazuje? Muszę zapłacić akcyzę. Fakt, że to samochód jest 1,8 pojemność, to tylko 3,1%. Ale przy wartości samochodu, tam wtedy chyba było 5000 euro, czyli powiedzmy tam 20 tysięcy złotych, jest to już 600 zł jakiegoś tam podatku, no za nic tak naprawdę. Podatek akcyzowy, no w ogóle jak to brzmi groźnie. Jak wiecie dobrze, no ja w tej branży motoryzacyjnej tam działałem w Polsce, więc z wypełnieniem tego wniosku o akcyzę, z tym zarejestrowaniem się w internecie, nie miałem żadnego problemu. Ja tam byłem już wcześniej zarejestrowany, więc no dla mnie to nie był problem. Ale ja mówię tutaj o człowieku, który robi to pierwszy raz. Dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, wypełnienie tego wniosku, założenie tego konta w internecie, bo tam trzeba się podpisać podpisem lub podpisem kwalifikowanym lub kwotą przychodu, no nie do ogarnięcia,
musi taka osoba, żeby wpłacić tą akcyzę, skorzystać z usług tej agencji celnej, no i tam od 30 do 50 zł za taką usługę zapłacić. No i poza tym czas. Znowu tego nie idzie zapłacić z domu, nie wziąć przelewu i po prostu zapłacić. Tam jeszcze trzeba się tam zarejestrować w tym internecie, to zapłacić. Dobra. Jakoś to poszło, mam tą akcyzę. Więc mówię sobie, zarejestruję teraz auto. Nie. Teraz musi pan zrobić tłumaczenia, bo co się okazuje, potem czytałem w internecie, niektóre wydziały komunikacji w Polsce tłumaczeń nie wymagają, mój akurat tłumaczenia wymaga. No tłumaczenia oczywiście, tłumacz przysięgły, ja w Polsce mieszkałem w małym mieście, u mnie w mieście nie ma, trzeba jechać do dużego miasta, tłumacz wiadomo, nie tłumaczy na miejscu, dzisiaj zostawić, na drugi dzień odebrać, no jeździć w tom i z powrotem, kolejne dwa dni zeszły. No i jeżdżenia, jak mówię, w kółko. Jeżdżenia w kółko. Dobra. Mam już to wszystko. No to mówię, już teraz mogę auto zarejestrować. Poszedłem do tej rejestracji, rejestruję to auto. No i już oczywiście tam była kolejka, zadowolony, że to wszystko mam. Ale nie. Proces rejestracji się nie zakończył. W Polsce dzisiaj auto rejestrujemy. Dostajemy miękki dowód, za 3 tygodnie, no około za 3 tygodnie do miesiąca, musimy przyjść do urzędu z powrotem, stać w tej kolejce, oddać ten miękki dowód, który dostaliśmy i wziąć dowód stały z kartą pojazdu. W międzyczasie, no akurat ja nie miałem takiego celu, ale w międzyczasie, gdybyśmy chcieli to auto sprzedać, oczywiście nam nie można, bo na miękkim dowodzie sprzedawać auta nie można. No i dopiero po tych 3 tygodniach poszedłem, odebrałem ten twardy dowód, ten duży dowód i tą kartę jakby pojazdu, ten brief, tą książeczkę. No i także można powiedzieć, po ponad miesiącu auto jest zarejestrowane. A jeszcze czytałem w ogóle, że w niektórych urzędach jest coś takiego, że nie ma takiego czegoś, że idziemy sobie na przykład jutro rejestrować auto. Jutro to my możemy sobie iść numerek pociągnąć, na kiedy my dostaniemy termin na rejestrację tego auta. Także naprawdę w niektórych urzędach rejestracja auta może się przedłużyć i to bardzo długo. No więc po takich przebojach i tak dalej auto mi się udało zarejestrować. Natomiast jak wam mówiłem, potem stwierdziłem, że nie, jednak to auto będę rejestrował z powrotem w Niemczech. No a to auto już było na polskich numerach, więc teraz sytuacja odwrotna. Sprowadzam auto z Polski do Niemiec. I jak wyglądała tutaj procedura? No wiadomo, pierwsza rzecz, przegląd techniczny. Przegląd techniczny, tak jak wam mówiłem, no tutaj bardziej rygorystyczny niż w Polsce. No z racji tego, że w ogóle no Niemcy są dużo większymi formalistami niż Polacy, oni przykładają do tego dość dużą wagę, w ogóle do takiego bezpieczeństwa, do tego zatruwania środowiska, czy tam ten samochód ma sprawny silnik, sprawny układ wydechowy, sprawne systemy bezpieczeństwa typu hamulce, no to muszę przyznać szczerze, że jest bardzo dokładnie kontrolowane i naprawdę jeżeli tam tarcze mają jakiś już rant, czy są słabe klocki hamulcowe, no to w Niemczech nie dostaniemy przeglądu. Tak samo jak będzie wyciek miał jakiś amortyzator, czy będzie coś z wydechem, czy nie przejdzie auto pomiaru spalin, to też przeglądu nie dostaniemy. No ale pomijając już to, przegląd zrobiłem, auto tam sprawne, bo ja zawsze robię wszystko, jak niektórzy mówią, że robię wszystko na czas, a ja mam tak, że ja robię wszystko przed czasem. I teraz tak, już dostałem ten przegląd, no to co mówię, no to rejestruję to auto. No i pierwsza wizyta w urzędzie rejestracji i auto, wyobraźcie sobie, zarejestrowane. Żadnej akcyzy, żadnej wizyty w urzędzie celnym. Ja już bym nie mówił, jeżeli to faktycznie jest auto sprowadzone no, ze Stanów Zjednoczonych czy ze Szwajcarii. No wiadomo, musi być cło, no, nie należą do wspólnej, do Unii Celnej, nie należą do Unii Europejskiej, no więc to ja rozumiem, no jest ok. Ale dlaczego w Polsce jest ta akcyza na auta z Niemiec, czy w ogóle z Europy? Przecież to jest Unia, jaka akcyza? No więc tak jak wam mówiłem, tutaj przegląd techniczny, potem pierwsza wizyta w urzędzie rejestracji, od razu samochód zarejestrowany, od razu dostałem tablicę,
tutaj nie ma czegoś takiego, że trzeba iść drugi raz odebrać twardy dowód czy tam brief, tu się dostaje wszystko od razu. Jedynie co musiałem zrobić, to potem podjechać, żeby mi nakleili naklejkę na tablicę, to musiałem podjechać jeszcze pod urząd i tam wyszła pani z tego urzędu i po prostu sprawdziła numer nadwozia jeszcze dodatkowo. Aha, i na przeglądzie technicznym jedyna rzecz, przegląd techniczny mnie kosztował tak samo jak samochodu sprowadzonego, tak samo jak samochodu tutaj z Niemiec, czyli tamte 108 euro, czy jakie oni tam mają stawki. I jeszcze, jeżeli tutaj chcemy auto zarejestrować, ważny jest taki dokument, który się nazywa COC, czyli ten Certificate of Conformity, czy jakoś tak po angielsku, czyli tak zwane świadectwo homologacji, bo no, wiadomo, wszystkich danych nie ma w dowodzie i ten dokument jest tutaj ważny, oni wszystkie dokumenty, wszystkie dane z tego COC spisują. I to było wszystko, także przegląd techniczny, jedna wizyta w urzędzie i auto zarejestrowane. Żadnej akcyzy, żadnej wizyty w urzędzie celnym czy tam w urzędzie skarbowym, żadnego wypełnienia dodatkowych dokumentów, żadnych tłumaczeń dokumentów. To wszystko oni sobie jakoś, nie wiem, no sami przetłumaczyli i nie stwarzali z tego powodu jakiegoś problemu, więc tutaj faktycznie, no jeżeli auto jest sprawne, to właściwie nie ma znaczenia skąd jest sprowadzone, jest traktowane tak samo jak auto z Niemiec i to nie jest dodatkowymi jakimiś opłatami obłożone, po prostu to jest ten sam koszt. Także jak sami widzicie, moim zdaniem w Polsce jest to bardziej skomplikowane i też droższe, bo owszem, jeżeli tam ten samochód był wart 5000 euro, no powiedzmy w przybliżeniu 20 tysięcy złotych, to jest 3,1%, to jest 600 zł akcyzy. No to dobra, jeszcze jest to tam człowiek w stanie znieść te 600 zł, chociaż właściwie dlaczego? No ale wyobraźcie sobie, jeżeli macie tam więcej pieniędzy i kupujecie sobie auto, no nie wiem, za 50 tysięcy, no to już akcyzy jest 1500 zł, a już nie mówię, jeżeli to jest auto powyżej 2 litrów, ile jest tej akcyzy. Także moim zdaniem w Niemczech jest pod tym względem dużo łatwiej, taniej i szybciej i wygodniej. Więc tak wygląda rejestracja pojazdu w obydwu krajach. Co jeszcze chciałem też powiedzieć, na przykład wioząc to auto, jadąc z przyczepą do Polski, w Niemczech jesteś w stanie sobie normalnie jechać taki samochód jak osobowy, czy jakiś van, czy jakiś terenowy z przyczepą, nie podlega żadnym opłatom, po prostu jest traktowany jak samochód osobowy. Natomiast w Polsce, jak wiecie, trzeba zarejestrować się w systemie Viatol. Jeżeli tam się rejestruje niemiecki pojazd, to też trzeba wypełnić tam masę tych dokumentów, wszystko wpisać, wiedzieć jaką mamy normę emisji spalin, bo w razie podamy złą, to my odpowiadamy karnie za to, że my złą normę podaliśmy, a na przykład w wielu niemieckich dowodach rejestracyjnych nie ma wpisanej normy emisji spalin, jest taki kod wpisany, więc nie jest tam wpisane wprost, że na przykład to jest euro 4, euro 5, euro 6, tylko jest taki tam kod wpisany i bez jakiegoś tam katalogu to człowiek nie jest w stanie się zorientować tak naprawdę, jaka to jest norma emisji spalin, bo to jest jeszcze coś innego w Niemczech, że auto może spełniać wymagania normy euro 4, ale być na przykład, ale standardowo, fabrycznie być, posiadać normę euro 3, tam B, czy C, czy tam D, bo to jeszcze są różne cyfry do tego przychodzą, także ta rejestracja w tym Viatolu też dość skomplikowana. Ten cały Viatol też miałem taką sytuację, że przestał mi działać. No i co się okazuje, że tam za to winien jest za niedziałający Viatol jest winien użytkownik. No, wyładowała mi się bateria. On w żaden sposób nie wyświetla, nie sygnalizuje, nie wiem, nie piszczy, że ma słabą baterię. Po prostu bateria się wyładowała i nie odbiło mi tam na jednej bramce. Musiałem się z tego dość ostro tłumaczyć, nie wiem, pisać. No to jest naprawdę strata czasu.
I nie wiem, po co ktoś takie wymyśla rzeczy. Co jeszcze najciekawsze? W Polsce, jak wiecie, nie funkcjonuje tylko jeden system poboru opłat, tylko różne systemy poboru opłat, bo na jednej drodze jest płatność na bramkach, na drugiej, a nie ma wiatola, na drugiej nie ma na bramkach, jest wiatol. Wam powiem szczerze, że nawet osobie mi jako Polakowi ciężko jest tym wszystkim się połapać i to naprawdę trzeba by dużo czasu poświęcić, żeby to wszystko dobrze rozgryźć, także no jest takie coś angażujące, tak samo jak z taką zwykłą, prostą rejestracją pojazdu. Dlaczego nie idzie zrobić tego w jeden dzień, tylko trzeba chodzić od urzędu do urzędu i nie wiem, jakieś tam spełniać nie wiadomo jakie wymogi. Także tak to wygląda, taką miałem przygodę z rejestracją samochodu w Polsce, z rejestracją samochodu w Niemczech. Skomentujcie mi, co wy myślicie na ten temat i czy myślicie, że ta na przykład rejestracja samochodu w Polsce jest ok, czy powinni to jakoś zmienić, albo na przykład, co mnie też zastanawia, dlaczego akurat samochody powyżej 2 litrów mają taką wysoką akcyzę? Czemu na przykład nie samochody powyżej, nie wiem, 2,1 litra, albo 2,5, albo 3? Dlaczego akurat 2 litrów? No czy faktycznie jest taka różnica między samochodem 1,8 a 2,2? Nie wiem, dlaczego to jest spowodowane tak wysokim podatkiem. No przez to też Polacy dużo fajnych samochodów nie mogą kupić lub muszą je kupić no, odpowiednio drożej, bo tam już ta akcyza 18,6% to już naprawdę nawet przy niewielkiej wartości samochodu jest w stanie zaboleć. Także to jest tyle na dzisiaj. Napiszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Jak ktoś obserwuje mój kanał i go subskrybuje, bardzo fajnie, a tych, którym się on podoba, ale jeszcze nie subskrybują, możecie śmiało zasubskrybować. Wtedy o wszystkich treściach, jakie umieszczam, zostaniecie poinformowani. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was, życzę samych sukcesów. Cześć, trzymajcie się.